Tylko dbaj o niej, podlewaj. No nie wiem, że Georgie, co tam Sienka. Słychać? Witam serdecznie panią, tutaj całuję rączki. Cześć Marysia. Poznałem piękną panią. Wow, ja chyba kojarzę mi je. Pachnie lawendą. Stary. Fuck yeah, yeah. Okej, okay, nie no, spokojnie. Jestem kolegą George'a, po prostu tutaj popiłem dzisiaj. Ty zawsze jesteś Mija, a co ty tu robisz w mieście? No ja już dawno tu byłam. A czym się teraz zajmujesz? W sumie niczym. Nie masz o tym może na jakiś poświrować z nami? We trójkę byśmy zrobili taki, wiesz... Normalnie, trójkąt zabijania. Turbo byśmy zrobili. Tak, no. Wiesz co to jest maleńka turbo? Nie, jeszcze turbo doładowanie? No, ajajajajaj. Na jachcie pojedziemy na turbo doładowanie, dobra. CSGO Lombard.com. To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Tutaj zaparkujemy, to jest nam fajny lokal, kurwa. Pogadamy tutaj. Wsiadka. Dobra, słuchajcie, dzisiaj potrzebujemy zarobić, kurwa, no, z pół bani, nie? Pół melona trzeba ojebać. Macie klamki? Dziewczyny, ja mam kałacha tak długiego, żebyś, kurwa, cztery kieszenie nie potrzebowała, żeby go skitrać. O kurwa. No, no, masz kałacha? Mam kałacha, no. Mam sęty akcje ostatnie, pamiętasz? No, wiem, pamiętam. A klamkę macie? Ja mam klamę. No, Mija? Dzięki, odbierzcie gazdek. Masz coś? No, ja mam licencję, także spokojnie. To ty gadasz? No. Licencja. A ile kosztuje brońka normalnie w sklepie? 75 tysięcy. To nie najgorzej. Chujnie pieniądze, dobrze. Dobra, słuchajcie, na wyspie widzę, że jest tutaj sporo osób. I policja to waży 11. Okej. Okay. No to co, idziemy po furgony. A. Gdzieś tutaj, bo tu będą właśnie tory zjeżdżają w dół. No tutaj, w prawo. Tak, w prawo. Tak. Nice, pyk, cyk, jesteśmy. Dobra. Gdzie jest ten łeb? A, i tu jeżdżą tiry, co chwilę. My sami to zrobimy, kurwa. Tam ci niech czekają. Wiesz co mnie wkurwia? Co się wkurwia? Ja mówię, gdzie jest napad, nie? Gdzie robimy to? I chłop mi pisze SMS-a, że znalazł to miejsce, kurwa. Ja go nigdy tam, kurwa, nie był. Jebany debil. Rozumiesz to? I pisze mi teraz SMS-a. Mam to, znalazłem to. Ale co znalazł? To miejsce, co teraz stoimy? Tak, że to miejsce znalazł w tym momencie, w którym stoimy. Ja mówię, mam to. To za łeb. A, miał to miejsce, rzeczywiście. Bo stop. Dobra, byku, myślałem, że się popierdolnąłeś. No chodź tu. Iha! Gotowe! To jazda. Ej, słuchaj, możesz wsiąść na ten motor do mnie jako pasażer? Da. Zaraz zobaczę. Możesz, dobra, złaź. Pilnuj tam na tym sieć. Dobra, Georgie. Jeszcze do przodu. Tu, stop! Świetnie. Tak, a drugi samochód podstawimy. I pamiętaj, żeby skoczyć tu blisko tej ścianki. Zaraz to przećwiczymy. Bliżej ściany możesz to postawić. Chyba, że tak po prostu. Blisko tak, ściany, tak, żeby tak, łatwo dokładnie było. Tak, dokładnie tak. Chcesz coś prowadzić, jak będziemy uciekać? Tak, mogę prowadzić. Okej. Okay. Ja spokojnie tu dojadę. Nie, spokojnie tu dojadę elegancko. Wynegocjuję wszystko. Bank przy Melinie. Maskę już ubierz sobie, George. Cyk, elegancko. Jak coś tu nie kraslan. Albo dziadziuś. Dobra? Łeb. Jest, są, dobra. Oj, to on na lewo! Zaraz go zapierdolę tego typa. Przysięgam. Siema. Ziemia. Dobra, to jest kurwa napad, ziemia. Wszyscy ręce pod górę i ten. Napad, nie siema, nie siema, kurwa. Ej, Logan, stój. Nie ma stół. No, co jest? A robisz już? Zaczynaj. Można? Zaczynam, tak. Masz. Wypierdaj pod szybę, szybko, berecie. Potnę się na 3, 2, 1, tnecie. Dzięki. To ja was nie widzę. Cisza teraz. To jest kurwa napad, ładnie, wszyscy pod ścianę, wszyscy pod szybę. Wszyscy pod szybę, jestem kitty cat, pussy puss. Ciarki. Nic nikomu nie stanie. Ile czasu? 275. Dobrze, to mi się podoba. Jestem pussy puss. Dzisiaj zarobimy grubą mamonę. Jestem dziadziuś.
i dziadziuś i pusi pus. Siaki. Ja się boję, umrę tutaj chyba, kurwa. Spokojnie. Schowa pod pistolet, proszę. Może się Maria. Proszę, pan nie celuje do mnie. Kurwa, macie ja pierdolę. Laura, co ty odpierdolasz? Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panowie, co ci się dzieje? Spokojnie, proszę o ciszę. Nazywam się Pussy Puss. Razem z moim kolegą dziadem, jest nas dwóch. Robimy małą pożyczkę w banku. Czyścimy sejf. Dziadziusie, zatkaj dziadę, dziadziuś. Dobrze, mamy witam panie 7 zakładników. Z tej strony oficer pierwszego stopnia, Ryan Walker, numer znak 80. Witam serdecznie. Że ma pan dużą gromadkę. Tak, po pierwsze, panie policjancie, z szacunkiem się do panu odnoszę. Nie chcę żadnego rozlewu krwi. Chcę po prostu czystą wymianę. Mam tu 7 zakładników, za kilku z nich mam kilka żądań dotyczących pościgu, a za kilku chciałbym trochę gotówki. Dogadajmy się jak dżentelmeni i tyle. Więc tak. Okay. Za pierwszych 4 zakładników chciałbym wolny odjazd. Przepraszam, że panu przerwę, ale jeszcze mam jedno pytanie. Żadnemu z zakładników nie stała się krzywda, potrzebna pomoc medyczna, bo on też nie stał. Zadbani, ogoleni, świeżo obcięci, nawet pojedzeni. Cieszę się bardzo. Więc tak, za jednego z zakładników chciałbym wolny odjazd, za drugi kulturę na drodze, za trzeciego żądam odwołanie helikoptera i kolczatek, a za czwartego brak używania motocykli. Za resztę 3 chciałbym 300 tysięcy dolców. Za ile tam jest? Mam 7 ich, tak? A raz? A ja to widzę? 6. Szóstkę. No to za 2 ostatnich chciałbym 200 tysięcy. I mam nie się do pana zwracać pussy, tak? Pussy. To będę mówił pus, bo pussy okay. Raczej nie wypada. To panie pus, no nie jesteśmy w stanie zaoferować tyle, no naprawdę. 100 tysięcy. 100 tysięcy? Za 3 zakładników? Nie, posłuchaj mnie. Za 2 zakładników 100 tysięcy. 100 tysięcy? 100 tysięcy? Jak to panowie nie są w stanie zaoferować tu? Proszę pana, się nie toczy. Spokojnie, zakładnik pieniądze mają. 200 tysięcy! Siła wyższa, tak w takim razie chcę... Okej, będzie promocja. Pussy Puss, może się dogadać z panem policjantem. Za 2 zakładników nie chcę gotówki, ale chcę 1 sztukę długiej broni. No to jest chyba do spełnienia, co? No to jest drugi problem, bo nie ma... No ale takiej osoby, która by mogła taką broń wydać. No, kiepski. Znajdźcie! Dajcie mi gościa, który jest najwyżej postawiony. Kogoś konkretnego mi tu dajcie. No Maciek właśnie. O, właśnie, proszę. Witam serdecznie, panie komandorze. Kto? No dowódco, kurwa, jestem Pussy Puss. Jestem Pussy Puss, mam 6 zakładników. Razem z moim kolegą dziadem, dziadziusiem, robimy malutką pozyczkę. Ale mam... Dobra, czekaj, jedną prośbę mam. Ten dziadziuś w granatowym kapeluszu. Jakby wstał i się trochę cofnął, bo on kręci przed bankiem. Okej, proszę, już go wezmę. Okej, i tu się ustaw. Okej, wróćmy do rozmowy. Mam 6 zakładników. Za 4 z nich mam takie typowe żądania, czyli wolny odjazd, brak helikopterów i kolczatek, kultury na drodze i brak motocykli. A za 2 ostatnich niestety na gotówkę się nie dogadam z tego, co słyszałem, dlatego poprosiłem o 1 sztukę długiej broni od państwa albo 100 tysięcy dolarów. Drugiej broni nie jesteśmy w stanie panu... Rozumiem, a jakieś 100 tysięcy? Za 2 zakładników to tak promocyjna cena, bo chciałem 300. 100 tysięcy? 100 tysięcy? A który się tak tam cieszy? Dziadziuś, on tak ma... Z tyłu pakuje. W pierwszej kolejności zakładnicy, wszystko z wami okej, nic wam nie zrobili? Posrałem się, gacie. Żyję. A gacie se pan wypierzy, że bo nowe kupisz. Ja się pytam, czy krzywda się panu nie stała? No nie, oni są mili bardzo dla nas. I wszyscy są, nie, tu dbam o zakładników. Nawet jedzenie nam dało. Trzeba też sobie uświadomić, że to jest mój towar przetargowy, tak? Nie mogę po prostu im coś zrobić, bo będą po prostu no, niezdatni do użycia, tak? Wymiana z wymiany, tak? Więc chciałbym po prostu dogadać... Jak do użycia? Co to jest? No w tym momencie... Tak, 100 tysięcy, tak? Tak, 100 tysięcy 2 zakładników, ostatnich 2, tak. Ale po co ma pan dodawać 100 tysięcy, jak my i tak pana złapiemy? No bo mogę przed wyjściem i tu wszystkich pociąć i ci kurwa wydupcą z policji za to, że dopuściłeś rozumiem, do śmierci. Dobra, ze spokojem. Jasne. Dobra, to zrobimy tak. Spokojnie. Wszyscy zakładnicy się odsuną, napastnicy się odsuną, ja wejdę do banku, wypłacę pieniądze i dam panu 100 tysięcy. Okej, zakładnicy do mnie, przytulcie się, osłońcie mnie swoim ciałem. Osłońcie mnie swoim ciałem, żeby nic tu się nie stało. Tak. I dziadka też. Dziadziusia, chodźcie do dziadziusia, mam cukiereczkę. Wchodź i wypłacaj. Dobra, wchodzę, jestem bez Przytulajcie mnie, blondyna, przytulaj mnie.
Przytulaj mnie, blondyna. Nie łap mnie za chuja, tylko mnie przytulaj. Siema, co tam? Ja pier... Pan kretom. Zajebiście widzieliście wam. Co? Chinol, cicho bądź, bo cię odjebie. Weź odjedz tym opiekunem. Jestem dziadziuś, dziadziuś, dziadziuś. Tak dużo, no nie? Kieleczki mam gospodarkę. Dobra, nie słyszałem. Było przed... Spokojnie, spokojnie. Panie policjancie, jak mówię... Komu mam przekazać pieniądze? Tutaj mi, w berecie, kitty cat, pussy, pussy. Odsuńcie się, odsuńcie się. Odsuńcie się, dziewczyny i chłopaki. Spokojnie, bez żadnych numerów. Karki, wstań. Na trzecie mam bank platynów. Dopierdalał full wyr. Okej. Okay. Siarki, przebudź się. Wszystko się zgadza. Się pan sobie przeliczy? Już chwilę, w końcu sobie przeliczę. Raz. $2. $3. Nie, jeszcze raz. Raz. Przecież tam jest w setkach, co pan po dolarach liczysz? A, no, chyba się wszystko zgadza. Proszę pana, ja też oczekuję kultury i też tutaj wymagam od pana tej kultury na drodze, żeby się pościgali jak mężczyźnia i jak... Dobrze, tylko przypomnę panu dla formalności. Oczywiście. Że jeżeli wymagacie kultury na mieście, mamy dzień... To sami musimy zaoferować. Tak, i nie może się iść pod prąd. Nie? Oczywiście, oczywiście, w życiu. Będziemy uciekać tym czarnym wielkim jeepem. Nie ma problemu. Dobra. W takim razie wszystko mamy gotowe, będziemy powoli wychodzić z zakładnikami. Stop. Tak. Tych dwóch zakładników, za których zapłaciłem 100 tysięcy, od razu bym chciał na zewnątrz zabrać. Blondynka i ten w berecie zajebanym. Zapraszam na zewnątrz. W podróbie Larfa Laurena jebany. No i ruszę się, garniaku, z wistuli kurwa podrabiańcu jebany. Cześć, środek teraz już się przytulaj do mnie. Przejmijcie mnie tu zakładników. Zakładnicy, zapraszamy na moje lewo, proszę. Dobra, proszę. A wy robicie ścianę, żeby tu mi nie zrobili kurwa wjazdu ABW, SWT i FBI, i CBS, i FBI, kurwa, jebany. O, ja pierdolę. FBI było dwa razy. Kicia, kicia! Jaka pistola? Tak, spokojnie, spokojnie. Mogę przejechać? Nie, odjedź. Ale ja chcę przejechać. Zaraz będzie przejechać. Jebane psy. Ten. Pani Lauro! Odejdzie stąd? Ale emocje, kurwa. Jak na jebanych grzybach ze starym, jak pieczarki zbieraliśmy, kurwa, pod Milanówkiem. Halo. Możemy wychodzić? Możemy wychodzić? Tak, powiedzieli chyba. Nie wiem. Dobra, wychodzimy, wychodzimy, zakładnicy. Do piekunie wychodzić. Zakładnikiem był? Co to się stało? Zapraszam tutaj, tu. Zapraszam. Dawaj, kici, kici. Dawaj, spokojnie. Masz niedaleko dojechać. Mi się udało, by tylko nie spaść. Nie, spokojnie, 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 spokojnie. Au! Dawaj! Jedziemy! Siadaj! Go! Jedź tam ty pizdę! Jedź kurwo jebana! Nie było cię w moich oczach, ale już jesteś. Spokojnie, spokojnie! Jadą za nami? Jadą, jeden jedzie, kurwa! O, wyjebałem się, poślizgnąłem się, rozdzielamy się! Boisz się, stary. Jest sam, spokojnie. Skurwysyn. Poszedł stąd pies! A psik! Psik! Jedź, George! Gazu! Georgi, spokojnie! Spokojnie. Teraz górą. Albo dobra, mamy radę, tu. Wyjebał się chyba. Jego stary jest kurwa frajerem jebanym. Miau! Co robimy? Zawracaj, jedziemy! No jedź! Esa! I do góry, w lewo! Patrzę kurwa, gdzie jeździsz! Jedź! I teraz uliczki małe! Nie głównymi ulicami, kurwa, ale łeb z ciebie jest! Pierdolony łeb jesteś!
Jedź, kurwo jebana! Luzuj! Chujuzuj! Stresujesz mnie! Kici, dobra, jest kici. Dobrze, jest dobrze! Miau! Au! Czysto, czysto! Nie wiesz! Kurwa jebany debilu pierdolony! Ała! Chowaj się! O kurwa! A. To jest stary! Albo we dwóch, albo nie sam. Wezmę cię. Chodź, chodź. Georgi, spokojnie. Dobra, o, radę. Kurwa, najebałem się tym mefedronem tanim, kurwa. Au. Chodź. Wezmę cię, stary, nie będziesz mi tu upadał. Na pewno uciekniemy. Do krzaków. Dobrze, cicho. Wyskoć mietka. Puść mnie, nie mam mi za dupsko. Koć mietka. Dało się chyba. Ile masz kaziory? 100 koła. Ja też? Jest, stało się. Iście koła, zajebane ty. I co? Wiedziałem, że się uda. No i zajebisz, ale wiesz, sorry, że tak nerwywa, ale wiesz, jak na ciebie krzyczę, to tobie się wydziela adrenalina. I ty wtedy lepiej prowadzisz. No nie wiem, psz, to ostatnie było, no, nie było najlepsze to drzewo. Dobra, uciekliśmy, ale fart. Ciu. Uważaj. Krzaki.